Ostatni dzień podróży do Ameryki Łacińskiej Franciszek rozpoczął od wizyty w najbiedniejszej dzielnicy stolicy Paragwaju, Asunción. Wiara, która nie staje się solidarnością, jest wiarą martwą i zakłamaną, wiarą bez Chrystusa i bez Boga. A pierwszym solidarnym był Pan, który wybrał życie pośród nas, powiedział Ojciec Święty mieszkańcom slumsów. Papież przyznał, że on sam przybył tam właśnie ze względu na Jezusa. Chcę stać się bliźnim, mówił. Chcę pobłogosławić waszą wiarę, pobłogosławić wasze ręce, pobłogosławić waszą wspólnotę. Franciszek zawierzył wszystkich mieszkańców tej ubogiej dzielnicy wstawiennictwu świętej rodziny, aby jej wzór i świadectwo były światłem w trudnych chwilach.